potomek rodu kaczula. Od pokoleń żyje tu drobny, drobny krwiożercze kaczki, co gęsią skórkę wywołają kucie. Wampiry straszliwe! Kaczula! Jak głosi legenda, wampira unicestwić może jeno kołek ozikowe w sercu lub słońca promień. A i tak przywrócony on życiu zostanie dzięki tajemnemu rytuałowi, którego dopełnić można raz na 100 lat jedynie, gdy księżyc jest w 8 domu wodnika. Krew nie doberza. Już niosę! Oto z ostatnim wcieleniem coś poszło nie tak. Wampirystyczne wakacje. Płacz, widzu, płacz. Jako i płacze niebo, jako i płacze natura, jako i płacze życie wobec straszliwego smutku, co ogarnia. Ponure jest życie człowieka i bestii w Transylwanii. Ponure jest życie mieszkańców zamku Kaczuli, kiedy niebo zasnute, a prognozy złe. Już 40 dni pada. Czy kiedyś przestanie? Dziś przynajmniej jest cieplej. Jakie mamy zapowiedzi? Jednak nadal deszcze. Proszę! O, dzień dobry, ser. A co w nim dobrego, Igorze? Ależ jest obrzydliwie szary, ser. A i kajdany w lochach rdzewieją, nabierając szlachetności i przynależnego im dramatyzmu. O, sok marchewkowy. O, tak, to rozumiem. Nie, sok marchewkowy. Nie, ser, to doskonały rocznik 63 półsłodka Erhaminus. To zmienia postać. Tak, nieco uderza do głowy, ale nie powoduje kaca. Halo, kaczu, siu, 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 miada idzie. Szybko, Igor, otwórz. Paniczu, mamy wilgoć w przepokoju. Igorze, dokąd możemy uciec przed tą transylwańską pogodą? Może do Hiszpanii, ser. A, Hiszpania? A przynajmniej tam nie pada? Z tego, co wiem, to nie. O, świetnie, a więc jedźmy tam, gdzie wszystko uchodzi na sucho. Członkowie rodu Kaczula zawsze mogli liczyć na gorące przyjęcie przez kuzyna Don Diego. Gorące przyjęcie? Tak, on jest sympatyczny. Sympatyczny nie, piroman. Och, już ty nie przesadzaj, proszę, mój drogi Igorze. Że lubi czasem zapalić ognisko? Hiszpania? Czy to wzbudza me ciepłe uczucia? O tak, tak, wzbudza. Tego mi trzeba. Spakuj mi kanapki z brokułami, nianiu, bo jedziemy na wakacje. Oj, jak ja uwielbiam wakacje. Jestem tak bardzo szczęśliwa, że chyba się zaraz do ciebie przytulę. Nie, proszę, nianiu, ty lepiej mnie nie dotykaj. Mam jakąś groźną, zakaźną chorobę. Co tam? Jeśli to nie jest zaraźliwe, to mnie wcale nie szkodzi. O, do licha, oby wakacje były tego warte. Jeśli Don Diego jest tak zły, jak mówią, może wpłynie na naszego pana. Nastorkowe pranie mojej babci, cóż to za straszne dźwięki? Ktoś w zamku Kaczuli najwyraźniej cierpi. Ale ja, doktor von Gąsiorowski, ten nieustraszony pogromca wampirów, zmobilizuję wszystkie siły i zdolności, by uratować tego kogoś. I uratuję! No cóż, no tak. Pieszo zmobilizuję. No, też dobrze. No proszę. A to co? Tajny tunel do zamku Kaczuli? Dobrze. Więc w takim razie zaatakuję zamek Kaczuli oddolnie. Gdzie się podział mój wampirometr? Przecież miałem go jeszcze przed chwilą. Cieszysz się posiadaniem czegoś, a tu nagle bach, nie ma. Jest. Tutaj. Do Hiszpanii! Nie ma co czekać! Ruszajmy do słonecznej Hiszpanii! No, cudowna Hiszpania. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę słońce. Ojej, jaki zakurzony tunel.
Ej, kolego! Tak, ty, nie widziałeś gdzieś tu wampira? Von Gąsiorowski, a ty co robisz w Hiszpanii? Hiszpania? Jej, wydawało mi się, że ten tunel jest długi, ale żeby aż tak długi? Pewnie skręciła mnie tam, gdzie trzeba, żeby w tunelu się zgubić, pan szanowny wybaczy. No nic, nie ma co siedzieć. Plaża mnie wzywa. Pachnie zupełnie jak pieczeń niani. Ciekawe, co pieką. Parkiet. My we wtorki nie jadamy parkietu. My to raczej... Parkiet? Pomocy! Niech ktoś mi pomoże! Pali się! Pali się! Ratunku! Spokojnie, mój mały kaczusiu, kaczusiu! Działaj, Janiu! Janiu, zaczekaj! Że Jania zawsze ci pomoże! Czekaj, Janiu! Czekaj, zaczekaj! No i popatrz, Nianiu, kochana, znowu jesteśmy zalani. Zupełnie zalani. O, przepraszam, ale ja tam na przykład wcale nic nie piłam. I znowu woda. A przecież uciekłem do Hiszpanii przed wodą. Z jakiej racji pogasiliście nam ognisko? Och, jak ja uwielbiam ogniska. Wesołe tańce i śpiewy. O czym ta kobieta mówi, co? Tego nawet ona nie wie. My właśnie, my braliśmy kąpiel i woda wezbrała i dlatego tu jesteśmy, podziwiając pańskie wspaniałe buty. Ojoj, czas leci. Zasiedzieliśmy się, a tam czeka tam właśnie... Głowa! Głowa? Zapasowa, bo coś mi się zdaje, że ktoś tu traci głowę. Ona już swojej głowy nie musi tracić. No wiecie, nie musi, ale może. O, gdyby pan był tak uprzejmy i zajął się tym, będę dozgonnie wdzięczny. Igor, ja wcale nie chcę, żeby Niania nie miała głowy. A dlaczegoż to? No wiesz, bo wtedy to przecież nic by nie widziała. I co z tego? Cóż, obijałaby się o ściany. Z czego się śmiejecie? Mnie się to nie podoba. Śmiejemy się? Śmiejemy? My się nie śmiejemy. My się uśmiechamy. Radośnie do pańskich butów. O tak. Jakie ładne buty, ładne. O tak, ładne. Choć szachówki nie bardzo mi się podobają. Nianiu. Słuchajcie, co wy na to, żeby jeszcze dziś trafić do mojej pajeni? No więc przedyskutujemy to z przyjaciółmi i damy panu odpowiedź w przyszłym tygodniu. Nie myślcie, że mnie oszukacie. Ja jestem Juan José María Velasco Matia Ortega Mañana Calamar Instytuto Havana Banana Subaru Sumandos. Na taki autograf potrzebne duże zdjęcie. Mam w domu, to ja pójdę po nie, dobra? Chwileczkę. Chwileczkę? Wyluzujesz się lub będziesz luzowany. Zaraz. Ty? Czy to, co powiedziałeś przed chwilą, ma może jakiś związek z faszerowaniem i pieczeniem? Mniej więcej. A czego jest więcej? Mam już dosyć. O, ja też mam tego więcej. Brać ich, związać, złamać, połamać i ogólnie być dla nich nieprzyjemnym. Aha, i jeszcze jedna sprawa. Tak. Ładne są moje buty. Ciekawe, co to będzie. Nie mogę się doczekać, pewnie będę... Seniores i seniores! Juniors i juniores! Ja, Juan José María... Nie, zaraz, czekajcie. Ja, J-H-M-V-M-O-M-K-I-H-B-S-I-S, mam honor zaprezentować ohydnego, histerycznego... chrypka, przepraszam. Diabolicznego, dynamicznego, drapieżnego, odwiecznego Don Diego! Niestety, chyba muszę zejść do 30 wybuchów dziennie, bo to mi rujnuje zdrowie. O, to oni, najstraszniejsi ze strasznych. Ci natrętni turyści bezwstydnie psują nam nasze powietrze. O, Don Diego, ser. Pragnę przedstawić panu pańskiego kuzyna, hrabiego Kaczule. A więc to jest ten Don Diego. Witaj, hrabio Kaczulo. Czemuś wcześniej nie mówił? Uwolnić go! I do zamku! Dalejże, do sali balowej! Przyjmij najserdeczniejsze przeprosiny, hrabio. Już w porządku? Nie w porządku. Ani trochę. Podpaliłeś mój zamek. Ty, kuzynie, chyba jesteś szalony. O nie. Szalony tylko w półgłówku. Chyba wiem, z którym półgłówkiem rozmawiam. Żeby tylko naszemu malcowi nie stała się jaka krzywda! Nianiu, ucisz się, bo nie słyszę najgorszego. Cicho, kuzynie. Czy ty może coś słyszałeś? Nie. Pewnie nie wiesz, ale oni na mnie czyhają. Oni na ciebie czyhają? Tak. Wszystkie? Si. A to dlatego, że jestem wysoki, przystojny, odważny, śmiały, sympatyczny i uroczy i tak się zdarzyło, że jednego czy dwóch wieśniaków pociąłem na maleńkie kawałki kiedyś. I dlatego mnie nie lubią.
Ty pociąłeś na kawałki? A ilu ich pociąłeś tak? Pociąłeś to na ilu na kawałki? Ilu? Ta, chyba wszystkich. O, wszystkich? Ty to się nie rozdrabiasz na kawałki? Oprócz kilku tych najgrubszych. Ich zostawiłem sobie na dzisiaj. Na dzisiaj? Dziś jest fiesta wszystkich wampirów z całej Hiszpanii. Będzie muzyka, będą słone paluszki i oczywiście ludzkie paluszki. A potem pokroimy na kawałeczki całą wieś i zagramy w bingo. Przestań, kuzynie Don Diego. Nie, ja na to nie pozwolę, nie. O, to ty nie lubisz bingo? Trudno, zagramy w coś innego, wybieraj. Wiesz, bingo bardzo lubię. Zaraz, słuchaj, nie możesz od tak pociąć te kawałki całej wioski. To jest złe. Zrobię wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Wszystko? Wszystko. W takim razie staniesz do walki z najgroźniejszym bykiem w Hiszpanii, El Loco. Aha, dobrze. Ale słuchaj, jeśli będę walczył z El Loco, wypuścisz wieśniaków. Wypuszczę. Będę wypuszczał po kawałeczku. Wypuść w całości, albo nie będę walczył. Nie mogę zostawić kilku nosków? Nie, żadnych nosków. Dobrze, ale zapamiętaj, El Loco to stworzenie najstraszliwsze z najstraszliwszych. Rozerwie cię na pół i wtedy zostaniesz tak jak ja, półgłówkiem. Nie boję się ciebie, Don Diego, ani El Loco. A więc do wieczora. Ja nie chcę umierać. Nie, ratuj. Panie Igorze, nie możemy pozwolić, żeby Katuszowi Pontusiowi coś się stało. Masz rację, musimy obmyślić jakiś genialny plan. A, hejże, dobry człowieku, powiedz no, którędy do Transylwanii. O ile się orientuję, najlepiej pojechać metrem. Martwię się, Igorze. Nie uniknę tej walki z bykiem. Nie sądzę, by walka z bykiem była czymś właściwym dla kaczora pańskiej postury. To nie jest coś, w co pan powinien się wgryźć. Aha, proszę wybaczyć metaforę. Hej, Stanisławie, ty słyszałeś? Hrabia Kaczula będzie walczył z bykiem. Coś ty, jak myślisz, co z tego wyjdzie, Dimitri? O, kaczka będzie cienko śpiewać, to nie spłynie jak woda po kaczce. Mówiąc wprost, po ptakach, nie chcę krakać, ale to łabędzia pieśń. Dałbyś spokój, Dimitri. Jak go obiją, będzie niebieski ptaszek, ja piórkuję. O, Dimitri. Muszę powiedzieć, że mi się to wcale nie podoba. Nie myśl sobie, że jak ci pelerynkę przetrzepią, to ja ci będę ją potem cerować i prasować. Chcesz skakać po arenie, udając jakąś, nie wymawiając małpę? Nianiu, to jest to. Udawać małpę. Czy też może raczej udawać byka. O czym ty mówisz, Igorze? O niani. Przebierzemy ją za byka i z nią będziesz walczył. Ona pasuje. Sugeruje pan, że jestem gruba, panie Igorze? Tak, nianiu. Aha. Jak tak, to w porządku. Ale czy oni nie zauważą? Nie, jeśli ich pan rozkojarzy, ser, może pan zmienić się w nietoperza i wbić zęby w szyjki damskiej części widowni. Tak, albo jeszcze lepiej, mogę zaśpiewać. O nie. Albo zagram na bandzu i zażongluję, jestem energicznej krewki. Powiedział pan krewki, ser? Ta, przy odrobinie dobrej krewki jest się krewkiem. Mogę robić wszystko naraz, czemu nie? Krewki. Chodź, nianiu. Musimy się zebrać i przygotować cię do dzisiejszej walki. To dzisiaj? Dzisiaj? Walka? Dzisiaj? Nie można tego! Zaczynaj! Jaka cudowna noc! Taką piękną noc mógłbym spalić nawet całą Hiszpanię! O! Witam! Czy aby dobrze się pan bawi? Czy krew w żyłach, aby buzuje? No ja, dobry wieczór panu. Chwileczkę. Ja to pana chyba skąd się znam. Tylko nie wiem skąd. Och, pani Czukaczula. Ostatnio wyglądał pan tak milusio, chyba na balu karnawałowym, coś czego mieli w Starszakach. Tak, to było największe upokorzenie w moim życiu. O, byłam szczęśliwa. Wyglądał pan milusio. Ale nianiu, miałem lat 17,5. Chodź, nianiu, czas już się przebrać. O, trudno, jeśli muszę. Ale to mi się wcale nie podoba. Przebieralnia, nianiu, jest tutaj. Panie Igorze, jak mówiłam, to mi się wcale nie podoba. A więc, ser, przedstawienie czas zacząć. Aha, jak czas to czas, a gdzie jest niania? Przebieralni, ser, już ją wypuszczam. Zaraz. No, ależ doskonale wyglądasz, nianiu. Nikt się nie zorientuje, że naprawdę nie jesteś bykiem. Już dobrze, nie przesadzaj z kreacją. Teraz posłuchaj, więc tak, najpierw zaśpiewam, a ty tak, no wiesz, trochę powierzgasz. Potem ja pożongluję, opowiem kilka dowcipów i zakończymy krótką walkę. Nie bój się, będę delikatny, naprawdę. Wzywają nas, więc ruszajmy, na koń, szablę w dłoń, do boju!
Nianiu, no wiesz, nianiu, w końcu to ja tu jestem gwiazdą. Ser, muszę zwrócić pańską uwagę na fakt, że zaszła pewna pomyłka, bo niania to znaczy byk. O nie. On jest bardziej szalony niż ja. Zaraz, chwileczkę. Pan łaskaw podtrzymać. Więc pan jest wampirem! Oczywiście! Jak wszyscy tutaj! Chce pan może, żebym pana ugryzł? Wampiry! Wampiry! Szybko, nianiu, pani cię potrzebuje! O, Kaciusiu, siusiu! Jesteś taka troskliwa, nianiu, troskliwa okropnie! Już do ciebie biegnę, mój ty mały Kaciusiu, siusiu! Nie martw się, niania cię uratuje! Niania? Niania mnie uratuje! O, zaraz, to kto to? To jest El Loco! No jak mam cię niby ustrzelić, jak ty tak ciągle uciekasz, uciekasz! Drogi gorze! Jak cię dorwę, kaczule, na pieczęć zrobię! Dobrze, że uciekliśmy przed tym okropnym bytem. Jeśli te krzyki nie ścinają ci krwi w żyłach, działasz na mnie jak płachta na byka. Bywaj, żywy lub martwy. Wersja polska, Sun Studio Polska.